prowadzonych badań wynika, że co czwarty Polak w czasie pandemii prowadził rozmowę telefoniczną, podczas której był proszony o podanie numeru PESEL. Blisko 20% osób przyznaje, że mogło w ten sposób przekazać swoje dane oszustom. Badania przeprowadził serwis chrońpesel.pl i Krajowy Rejestr Długów. Wedle ich ustaleń 24% ankietowanych w ostatnim czasie prowadziło rozmowy telefoniczne z oszustami, którzy podawali się m.in. za pracowników banków. W ten sposób wyłudzali poufne dane w postaci numeru PESEL bądź informacji potrzebnych do logowania w bankowości elektronicznej. Ofiarami najczęściej byli mieszkańcy mniejszych miejscowości. Korzystając z naszej tożsamości, przestępcy mogą zaciągnąć różne zobowiązania finansowe, na przykład wziąć pożyczkę, podpisać umowę leasingową lub zrobić drogie zakupy na raty, których nie zamierzają potem spłacać. A osoba poszkodowana dowie się o tym dopiero wtedy, kiedy przyjdzie wezwanie do zapłaty. Dlatego ważne jest, aby przy wszelkich rozmowach telefonicznych zachować ostrożność. Pracownicy banków, firm gazowniczych, energetycznych czy dostawcy internetu nigdy nie proszą klienta o numer PESEL czy dane do logowania. Dlatego w momencie, kiedy usłyszymy taką prośbę, powinniśmy się rozłączyć i skontaktować z policją, by sprawdzić, czy nasze dane nie zostały wyłudzone.